W imieniu gospodarza dzisiejszego wieczoru, pana Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta miasta Częstochowy, mam zaszczyt i przyjemność serdecznie państwa powitać na spotkaniu noworocznym. Szczęść Boże wszystkim. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj tutaj reprezentować księdza arcybiskupa metropolity częstochowskiego Wacława Depo. Pewnie padnie wiele pięknych, dobrych słów na temat Częstochowy, tego wyjątkowego miasta. Święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym. Szanowni Państwo, drodzy goście, dziękuję wszystkim za przybycie na to uroczyste spotkanie noworoczne. Zanim spojrzymy w przyszłość, pozwólcie mi zatrzymać się na chwilę i podsumować te wydarzenia, które już za nami, które ukształtowały naszą rzeczywistość. Ubiegłe lata obfitowały w wyzwania, na które nie byliśmy przygotowani, bo nigdy wcześniej nie musieliśmy się z nimi mierzyć. Po pierwsze pandemia, która dotknęła nas wszystkich. Czas szczególnie trudny, wymagający cierpliwości, poświęcenia i empatii. Pokazywały siłę naszej mobilizacji, która okazała się przydatna, gdy nastał czas październikowych wyborów. To zaowocowało imponującą frekwencją przy urnach. Dziękuję jeszcze raz za Waszą obecność. Niech ten rok przyniesie nam pomyślność, zdrowie i nowe możliwości. Życzę Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. Dla województwa śląskiego przyznany na wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Zapraszamy. Szanowni Państwo, srebrny medal za zasługi dla województwa śląskiego został przyznany pani Beacie Strzeleckiej-Mach. Zapraszamy na scenę. I wielkie brawa. Wykształcenia germanistą, osobą zaangażowaną w wiele działań podejmowanych dla częstochowskiego środowiska edukacyjnego. Wielokrotnie przygotowywała na wysokim poziomie wydarzenia patriotyczne realizowane przez szkołę, w tym obchody święta patrona. Organizuje i inicjuje wydarzenia, takie jak Matka Trzech Narodów, koordynowała pomoc dla Polaków i polskich dzieci na Kresach przy współpracy z Towarzystwem Patriotycznym Kresy. Współpracuje ze szkołą w Szumsku na Litwie. Gratulujemy nagrodzonej i zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Państwa poprosimy o nas. Smacznego owręczenie laureatom medali Meritibus, czyli specjalnego odznaczenia prezydenta miasta, przyznawanego za zasługi na rzecz miasta, samorządu oraz społeczności częstochowej. Laureatów tego wyjątkowego medalu mamy w tym roku dwoje. Zapraszamy na scenę pierwszą laureatkę, panią Anetę Janik-Warciś, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Ekspertka w zarządzaniu zasobami ludzkimi i rynku pracy. Ekspertka komunikacji i budowania zespołów. Od 15 lat działa na rzecz rozwoju rynku pracy. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla młodzieży, które mają na celu pokazanie obecnego rynku pracy, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej czy napisania poprawnego CV. Od 2008 roku prowadzi agencję rekrutacyjną. W latach 2019-2022 wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Od sierpnia 2022 roku prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa. Od 2018 roku wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Kształcenia Zawodowego w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Od 2021 członkini Powiatowej Rady Rynku Pracy w Urzędzie Pracy w Częstochowie. Autorka wielu tekstów branżowych, angażuje się w działalność charytatywną i wspiera młode osoby, chętnie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.
wspiera kobiety w rozwoju i biznesie. Pomaga im również wrócić na rynek pracy. Wielkie brawa. Od 2013 roku szeroko działa na rzecz środowiska senioralnego, koordynując pracę Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów. Wszechstronnie aktywizuje osoby starsze. Dzięki jej wsparciu w ramach Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów powstało miejsce spotkań oraz integracji, gdzie seniorzy mogą... Zapraszam na scenę panią Elżbietę Markowską, laureatkę Nagrody Częstochowa z Centrum Seniorów. Wszystkich 400 pracowników Autosanu, którzy w Sanoku produkują autobusy. Jesteśmy szczególnie dumni, że pierwszy autobus elektryczny, który został wyprodukowany przez Autosan, jeździ na ulicach Częstochowy. I panie prezydencie, mamy też autobusy wodorowe. Obiecuję, że wystartujemy w przetargu. Wiedząc, że to człowiek powinien być w centrum wszelkich działań samorządu, w ramach programu Teraz Lepsza Praca tworzymy warunki, aby miejsca pracy w Częstochowie były godnie wynagradzane i wykonywane przez wykwalifikowane kadry. Stworzyliśmy platformę Teraz Lepsza Praca.częstochowa.pl, na której spotkać mogą się przedsiębiorcy prezentujący swoje oferty pracy. Teraz Lepsza Praca. Pan prezydent każdego roku wręcza wyróżnienia promotor częstochowskiej gospodarki. Przyznawane za wyjątkowe zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenia klimatu dla biznesu i nowych inwestycji. Mają one na celu propagowanie postaw aktywności obywatelskiej oraz promowanie rozwoju gospodarczego miasta. Pierwszy laureat to firma, która dba o nasze zdrowie i komfort życia. A kiedy o tym zapominamy, to także przeszkoli i wyedukuje. Domeną gabinetu jest audioprototyka, aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie, a celem jest pomoc w powrocie do normalnej komunikacji osobom niedosłyszącym. Laureatem wyróżnienia jest gabinet audioprototyczny Oto Słyszę Małgorzata Urbańska. Drodzy Państwo, wyróżnienie odbierze właścicielka firmy, pani Małgorzata Urbańska. Serdecznie zapraszamy do nas na scenę. Thank you.
na 1000 zł otrzymuje pani Klaudia Chabinowska z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za projekt koncepcyjny modernizacji skweru Solidarności w Częstochowie. Bardzo. Kolejne wyróżnienie za najlepszą pracę inżynierską oraz czek na 1000 zł otrzymuje pan Marcin Wojtak z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie za opracowanie projektu techniczno-wykonawczego złożony konstrukcji iluminacji świetlnych wpisanych w krajobraz urbanistyczny, który jest nie tylko dość ciekawy i rzetelnie opisany, ale także możliwy do wykonania. Zapraszamy panie Marcinie na scenę. Natomiast, drodzy Państwo, nagroda główna za najlepszą pracę doktorską oraz czek na kwotę 3000 zł. Sztandar miasta wyprowadzić. Przewodnik będzie oczywiście miłość. A jak to z miłością bywa, drodzy Państwo, warto przyłączyć się do wspólnego naszego tutaj koncertowania, a przede wszystkim śpiewania i żywiołowego klaskania podczas utworu, które Państwo usłyszycie, bo to naprawdę będą utwory bardzo dobrze Państwu znane.
trzeci koncert, pierwszy był sylwestrowy, noworoczny, a teraz gala noworoczna pana prezydenta. Także jestem już po raz trzeci w niedługim czasie w podobnym repertuarze. Tym razem zaczęliśmy zespołem 2 plus 1, którego kilka piosenek jeszcze dzisiejszego wieczoru przed nami. Jedna z najpiękniejszych ballad tego zespołu napisana specjalnie do miniserialu Pustyni w Puszczy w początek lat 70. I na drugiej płycie zespołu ta piosenka już została umieszczona na płycie długogrającej. Teraz przenosimy się, proszę Państwa, do Nowego Jorku, Frank Sinatra i jego wielki przebój I Love You Baby, zupełnie inny klimat. Tym razem swing amerykański i Nowy Jork. Zapraszamy. Trust in me.
Zapraszamy do kolejnego momentu. Do zobaczenia. Czekam Państwa, udanego wieczoru.